Siemka. Dzisiaj postaram się Wam przybliżyć temat zestawu samozacinającego, zestawu z bezpiecznym klipsem. Jest to naprawdę banalnie proste w wykonaniu. Nieraz zdarzało mi się, że któryś z moich kolegów, młodych osób, które po prostu zaczynają karpiować, pytało mnie o to, jak to się robi, jak to działa, jak to wszystko zmontować. Jest to naprawdę banalnie proste i według mnie bardzo szybkie w wykonaniu. Trzeba oczywiście mieć trochę wprawy w tym, ale to się naprawdę bardzo szybko nabiera. Nie ma co przedłużać, lecimy do pokazania Wam, jak to się robi. Wszystko, co nam będzie potrzebne, to na pewno ciężarek. Ja w tym przypadku mam 80 gram, najlepiej mi się takimi rzuca, bo mam kij o krzywej ugięcia 3LBS. Bezpieczne klipsy, taki czy taki, różne są naprawdę, ale ja wolę takie, bo z tych często mi się zdarzało, że przy rzucie po prostu ten ciężarek się wypinał. Następna sprawa, coś do obcinania żyłki. Najzwyklejsze szczypce do paznokci. I jakiś przypon. Ogólnie sprawa wygląda tak, że do żyłki głównej, czyli tej, która wychodzi nam z wędziska, po drodze nie ma żadnych koralików ani stoperów. Zakładamy sobie taki bezpieczny klips. On składa się najczęściej z dwóch części, z części plastikowej i z części gumowej. Tą gumową część zwężoną stroną zakładamy na żyłkę. W ten sposób. Następnie zakładamy tą część plastikową i nic pomiędzy te dwie części nie wkładamy. To sobie przez chwilę będzie tak wisiało. Od razu, bezpośrednio do tego, dowiązujemy przypon. Jakim węzłem? Dowolnym, tak na dobrą sprawę. Ja mam jeden swój ulubiony, nawet nie wiem do końca, jak on się nazywa. Nauczył mnie go po prostu kiedyś ojciec. Używam go praktycznie do wszystkiego i nigdy mnie praktycznie nie zawiódł. Owijam sobie koniuszek kilka razy. I przekładam przez oczko. Zaciągam węzeł, dobrze jest go trochę poślinić, ewentualnie zmoczyć wodą, żeby po prostu lepiej się zaciskał. Raz z jednej strony, raz z drugiej strony. Raz z jednej, raz z drugiej. I dociągamy. Węzeł wygląda w ten sposób. Niepotrzebną część żyłki obcinamy. Ja zawsze zostawiam ten centymetr albo półtora. I naciągamy na to nasz klips. W ten właśnie sposób. Wkładamy go, wpychamy tutaj do środka. Możemy to zrobić przez wpychanie, ale też przez zaciąganie żyłki. Jeśli węzeł mamy już zrobiony, wszystko jest już gotowe, wystarczy założyć ciężarek. Jest to bardzo proste, bardzo banalne, bardzo łatwo można taki ciężarek wymienić. Wkładamy oczko ciężarka w to miejsce, w ten sposób. Na to naciągamy gumkę. I na dobrą sprawę to tyle. Zostaje założyć na koniec haka kulkę, bądź też pelet na włos. Można jeszcze woreczek lub siateczkę PVA założyć. O PV-kach być może zrobię w innym filmie. I teraz jak taki zestaw działa? Najprostszy sposób, żeby to wyjaśnić, to jest taki, że gdy ryba złapie za kulkę razem z haczykiem, poczuje haczyk, zacznie uciekać. Coś tam ją ukuje, zacznie uciekać i po prostu szarpnie za ten ciężarek. Przez samo szarpnięcie następuje zacięcie. Taki ze
zestaw z bezpiecznym klipsem jest o tyle fajny, że gdy ryba nam wejdzie w jakieś zaczepy, czy to będą gałęzie, czy jakieś inne podwodne elementy, po prostu gdy ten ciężarek nam się zaplącze, on się wypnie. Po prostu gumka się wysunie. O, w górę słabo włożyłem ten. Chodzi o to, żeby gumka się wysunęła. Taki ciężarek sobie wypada. On tam dalej jest zaplątany, a my możemy bezpiecznie wyholować naszą rybę. Klipsów mamy dwa rodzaje. Ten jest jak dla mnie trochę gorszy, ale też można go używać bez żadnego problemu. Po prostu te gumeczki na nich są luźniejsze, ale są o tyle lepsze, że gdy ciężarek ma małe oczko, mały krętlik, bo ja tutaj mam ciężarek z dużym oczkiem na krętliku, to możemy bez problemu go założyć na ten klips, czyli to będą mogły być mniejsze ciężarki, takie nawet jak 40 gram, bez problemu wejdą nam na taki klips. To jest naprawdę bardzo prosty zestaw, można go używać wiele razy, te klipsy są wielorazowe. Jeśli nie stępił nam się haczyk na przyponie, też możemy go użyć kilka razy. Bardzo fajny zestaw, polecam szczerze, używam go praktycznie non-stop do wszystkiego. No i co tu więcej powiedzieć? To wszystko. A więc to jest naprawdę banalne i szybkie w wykonaniu. Nie potrzebujesz do tego nic więcej niż to, co masz na filmie. Jeśli ten film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, komentarz tam na dole. Możesz mi napisać, co mogę dodać do filmów albo czego nie robić. I koniecznie zostaw subskrypcję na tym kanale, jeśli te filmy Ci się podobają. Nara.